Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. I dzięki innym patronom, zapomniałem o to powiedzieć w pierwszej godzinie, to teraz Państwu przypomnę, że Państwo mogą słuchać Radia Wnet tylko dlatego, że są patroni Radia Wnet. 4000 patronów, próg przekroczony. Ale to nie daje jeszcze możliwości stabilności przetrwania Radia Wnet. Tak z wyliczeń wynika, tajnych przez poufnych wyliczeń, że mniej więcej 2% słuchaczy, tylu potrzebujemy patronów, czyli około 6000, czyli przynajmniej jeszcze droga prawie 2000 patronów, żeby radio, żeby los radia był stabilny, żeby audycje i rozmowy poważne mogły się odbywać na naszej antenie. Za nami długa rozmowa o kondycji gospodarczej i nie tylko Unii Europejskiej, o tym, co może się zmienić, a przed nami ważna rozmowa o systemie prawnym. To wszystko możliwe, dlatego że część z Państwa jest naszymi patronami. Zachęcam. patronite.pl/radiownet. W naszym studio polityk, ale i prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych Marcin Warchoł, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Piotr Nowak mówił przed strefem informacyjnym, że z jednym z elementów, który będzie powodował, że nasza gospodarka będzie miała kłopoty, to jest system sądownictwa, to jest ta niejasność, niepewność. Wczoraj nie wpuszczenie prokuratora generalnego pana Barskiego do siedziby prokuratury krajowej. Jak to będzie dalej wyglądać? Co wy będziecie robić i w którym momencie prawnym znalazło się nasze państwo? To prawda, to nie są tylko spory abstrakcyjne, które nie dotyczą zwykłych obywateli. Czynności podejmowane przez neoprokuratorów są nieważne i to uchwała Sądu Najwyższego potwierdziła. Mamy do czynienia z gigantycznym chaosem, szkodzącym Polakom, przedsiębiorcom, ponieważ tego typu działania jako nieważne będą powodować wznowienie procesów. Nawet za komuny, powiem panu szczerze, państwu, nie było takiej sytuacji, żeby nie respektować uchwał Sądu Najwyższego. W tej chwili mamy do czynienia już po prostu z odmową posłuszeństwa prawu. To prawo jest w sposób brutalny lekceważone i to jest przez rządzących, przez tych, którzy powinni dawać przykład szacunku dla prawa. Przecież ci sędziowie, którzy orzekają w Sądzie Najwyższym, są sędziami nie od wczoraj. Tych sędziów nie powołał Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kaczyński. Sędzia Kapiński jest sędzią od 1992 roku. Sędzia Siwek od 2001. Z kolei sędzia trzeci, który rzekał, Igor Zgoliński, profesor, od 2007 roku. I prokuratura w wielu przypadkach respektowała w zwykłych sprawach niepolitycznych wyroki tych samych sędziów. Nie kwestionowali statusu sędziów wybranych po 2018 roku. Gasiuk-Pichowicz, Żurek czy Grzegorz Napieralski w swoich sprawach rozwodowych. Sam Korneluk twierdził, że będzie respektował te uchwały, zapowiadał. Tymczasem co się stało takiego? Uchwała jest nie po ich myśli. I dlatego odmawiają jej wykonania. Absolutnie jest to zamach stanu, zmiana przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest zamachem stanu, za który grozi dożywocie. Mamy także dzisiaj rano, bo budziłem się z newsem Radia Wnet, że sędzia, który podpisał się kiedyś pod stanowiskiem Stowarzyszenia Justicja, teraz uznał, że jednak prokurator wskazany przez pana Korneluka, czyli osobę, którą uważa za prokuratora krajowego pan minister Bodnar, to już robi się bardzo skomplikowane, no to ten sędzia uznał, że to jednak nie jest prokurator. Tak, i takich spraw będzie coraz więcej. Dlatego powiadam, że to nie są spory abstrakcyjne. Wszystkie sprawy, w których prokuratorzy podejmują decyzje, będą mogły być kiedyś wzruszone. Nie ma pewności prawa. Ludzie wydają pieniądze na adwokatów, na procesy, a za chwilę te procesy będą wznawiane. Będą toczyć się na nowo. Wyroki będą uchylane z powodów formalnych, dlatego że prokuratorzy nie byli właściwie umocowani. Są podstawy dziś w kodeksie, choćby w kodeksie postępowania karnego. Jeżeli skarga pochodzi od nieuprawnionego oskarżyciela, a taką skargą jest na przykład akt oskarżenia, no to proces w tym momencie nie może dalej się toczyć. A jeżeli został wydany wyrok, to wyrok podlega uchyleniu. Gigantyczne problemy dla kieszeni zwykłego Polaka.
gigantyczne kłopoty, ale także dla tych, którzy chcą na ulicach bezpieczeństwa, bo teraz, jak rozumiem, wszyscy przestępcy mają znacznie więcej szans, żeby w sądzie wygrać. Oczywiście. Ja jestem adwokatem niewykonującym zawodu, ponieważ jestem w tej chwili posłem. Natomiast adwokaci... Jako adwokat? To teraz gratka? Oczywiście. Eldorado dla adwokatów i dla skazanych, ponieważ najłatwiejszy sposób właśnie uchylenia wyroku to jest powołanie się na nieuprawnionego prokuratora. Już nie mówiąc o dowodach zebranych w tej sprawie. No, szkoda tylko państwa i ofiar przestępstw, ponieważ pamiętajmy, że dowody zbierane także podlegają w tym momencie nieważności. Wieloletnia praca policjantów, funkcjonariuszy służb w jednym momencie zostaje unieważniona, dlatego że występuje w sprawie neoprokurator. To nie jest zabawa z zapałkami, to jest zamach na ustrój państwa. To, co oni w tej chwili robią. A jaka jest droga wyjścia? Cofnięcie się przez nich, respektowanie uchwały, respektowanie przepisów prawa. Prawo jest jasne. Wszystko zaczęło się od tego, że zakwestionowany został oczywisty przepis. Każdy, kto weźmie artykuł 14 prawa o prokuraturze, widzi tam, że potrzeba pisemnej zgody prezydenta na zmianę prokuratora krajowego. A tymczasem zmiana dokonała się w sposób przemocowy na podstawie opinii prawnych pisanych na kolanie na zamówienie polityczne, których autorzy znaleźli miejsce intratne w spółkach Skarbu Państwa. I tak doszło do zamachu na prokuraturę. W tej chwili będą kolejne próby, żeby pan prokurator Barski pełnił swoje obowiązki, czy nie? Bo wydaje się, że większość prokuratorów w prokuraturze krajowej przychodzi do pracy i respektuje fakt, że zarządza nimi pan Korneluk. Więc stan faktyczny jest taki, że de facto rządzi pan Korneluk. Tyle. Pan prokurator Korneluk, nie dopuszczając do wykonywania funkcji przez prokuratora Barskiego, popełnia przestępstwo. Po pierwsze, poświadczenia nieprawdy jest w tej, nie ma uprawnień do tego, żeby być prokuratorem krajowym. Popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień. Żadna władza nie trwa wiecznie. Jeżeli nawet oni teraz metodą siłową nie dopuszczą do wykonywania funkcji przez prokuratora Dariusza Barskiego, to pamiętajmy, że po zmianie władzy, a ta władza jest bardzo krucha. Przecież kłócą się o wszystko. Ta koalicja wisi na włosku. Po zmianie władzy dojdzie do rozliczeń i te przestępstwa się nie przedawnią z dnia na dzień. Nie przedawnią się, kiedyś będą być może, a być może nigdy. Może jest taka analiza, że rządzić będą zawsze. Nie, nikomu się to nie udało. Jeszcze? Nie, że będą, ale może jakaś szansa na porozumienie polityczne, że nie z Platformą, to z Lewicą, z PSL-em. Widziałem wczoraj stanowisko, co prawda na Platformie X, więc może niezbyt oficjalne, ale pani Żukowskiej, że nie można wyrzucać 3000 sędziów. Ma być nowy projekt ustawy, gdzie ma nie być czynnego żalu. Tak jakby część strony rządowej uznawała, że musi się cofnąć. Jest pole do kompromisu w tej sprawie, w sprawie w ogóle systemu sądownictwa? Absolutnie trzeba się cofnąć i to są wszystkie te głosy, które płyną ze środowisk koalicyjnych w tej chwili rzeczywiście są bardzo potrzebne, ponieważ to... A pan je odnajduje, czy tylko ja je widzę, jak to wygląda? Nie, w wielu rozmowach kuluarowych wielu posłów twierdzi, że to, co się w tej chwili dzieje, jest ogromnym niebezpieczeństwem i trzeba absolutnie zawrócić z tej drogi, bo ta eskalacja ze strony Adama Bodnara i Donalda Tuska, tego bezprawia, które się dzieje, absolutnie prowadzi nasz kraj na skraj przepaści. I to w sprawach, mówiliśmy o sprawach dotyczących zwykłych Polaków, ale to są sprawy też bezpieczeństwa. Przecież pamiętajmy, że są prowadzone sprawy o szpiegostwo. Ruski szpieg Rubcow wyjeżdża z informacją podaną mu na złotej tacy z akt witany przez Władimira Putina. Cały świat to obserwuje. A właśnie, tych akt, bo pojawiła się informacja, że pan Rubcow wcześniej także za waszych rządów miał dostęp do akt. Jak to wyglądało? Potwierdza pan takie informacje? Czy nie? Nie. Nic takiego nie miało miejsca. Zgodnie z artykułem... O tym pisał portal Sound24. Zgodnie z artykułem 156, paragraf 5 Kodeksu Postępowania Karnego, interes państwa jest tą przesłanką, która uniemożliwia prokuratorowi pokazanie akt. I to
osobie, która jest podejrzana o szpiegostwo. Najpoważniejsze przestępstwo. Za naszych rządów, owszem, agent Rubcow został zatrzymany po świetnej akcji służb specjalnych w Przemyślu. Następnie został przedstawiony mu stałe zarzuty, został aresztowany. Natomiast w tej chwili doszło do jego zwolnienia i pokazania mu wiedzy z akt. A z drugiej strony mamy zagłodzonego, wyniszczonego księdza Michała Olszewskiego i panie z Ministerstwa Sprawiedliwości, a w świetnej formie agent Rubcow opuszcza Polskę. No więc to jest symbol tego upadku praworządności. Więc powtarzam, to są sprawy i gospodarcze, i sprawy zwykłych Polaków, ale też te dotyczące bezpieczeństwa całej Polski. A wy gotowi bylibyście się cofnąć albo zagłosować za ustawę, która zmienia Krajową Radę Sądownictwa? Ale, czy to nie posłowie, tylko jakieś inne ciało wskazuje sędziów? Trudno tutaj mówić o jakimkolwiek cofaniu się. Przepisy obowiązują, są to przepisy ustawowe, nie są one... Ale są kontestowane przez istotną część środowiska. Można je różnie oceniać, ale taki jest stan faktyczny, panie pośle. Wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, uznał konstytucyjność tych przepisów. Władza należy do narodu, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji i mandat demokratyczny, który posiadają w tej chwili sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa, jest tym, który najlepiej gwarantuje ich wiarygodność. Nie chcemy powrotu do KRS-u korporacyjnego, gdzie sędziowie siebie nawzajem wybierają, sami siebie rozliczają, sami siebie awansują, ale on nie zdał egzaminu. I to nie twierdzimy my tego. To twierdzi sędzia Rzepliński, który, przypomnę, wiedział, że KRS to był związek zawodowy służący źle pojętym interesom polskiego sądownictwa. To sędzia Stępień, to nie sędzia związany z obozem Zjednoczonej Prawicy, opowiadał o patologiach, które się działy wówczas w tej korporacyjnej Radzie Sądownictwa, która swoich awansowała, swoich popierała. Ta była korporacyjna, o tym mówił Jan Rokita, że nie da się zrobić reformy wymiaru sprawiedliwości bez wyrwania KRS-u z rąk sędziów. To prawda, ale też można sobie wyobrazić taki wariant, kiedy wybory powszechne, dajmy na to. Że ani wy posłowie, ani oni sędziowie nie macie na to wpływu. Nie, panie pośle, panie chwili, profesorze, co pan na to? W tej chwili mamy do czynienia z kwestionowaniem. To jest może z deszczu pod rynną. Tamta była korporacyjna, to jest polityczna. Kwestionowanych jest 3000 sędziów. Każe się im pisać lojalki. Każe się im składać czynny żal. Czy wyobraża pan sobie w tych warunkach wybory powszechne oparte o niezależność, o dobrowolność, w sytuacji, w której sędziowie z tak zwanej nadzwyczajnej kasty kwestionują kolegów sędziów? Ze szkodą dla ofiar przestępstw. Przecież te procesy bandytów są dzisiaj uchylane. Jeżeli został przestępca skazany, a był w składzie sędzia wybrany po 2018 roku, to wielu sędziów powołanych przed 2018 roku, związanych chociażby z justicją, nie ma absolutnie żadnych skrupułów, żeby taki wyrok uchylać. I czy wyobraża pan sobie teraz wolne wybory? Ja nie. Dlatego to, co mamy w tej chwili, jest to system najlepiej respektujący zasadę bezpośredniości, zasadę zwierzchnictwa narodu. Powtarzam, sędziowie są powoływani przez Sejm i w tym momencie najlepszy sposób gwarantuje się wpływ społeczeństwa na to, kto ma w Polsce władzę sądowniczą. Jak rozumiem, to jest dla was ta linia oporu. Znaczy nie zgodzicie się na zmianę ustawy o KRS-ie. Nie może być powrotu do korporacyjnego sądownictwa. Do sądownictwa, w którym sędziowie sami siebie rozliczają, sami siebie awansują, sami siebie powołują, bo to doprowadziło do gigantycznych patologii. No to tak jakby tygrys miał zarządzać zoo. Albo słoń. Nie wiem, czemu tygrys akurat jest takim szwar z charakterem. No dobrze, ale to nie będziemy się o gatunki. Akurat bardzo lubię tygrysy, więc zresztą Kubuś Puchatek, tam najsympatyczniejsza postać tygrys. Marcin Warchoł, naszym tygrysek. Ale to, o właśnie, a propos tygrysków. Władysław Kosiniak-Kamysz, jest szansa, że z PSL-em jesteście w stanie dokonać jakiejś reformy czy stabilizacji systemu sprawiedliwości? Nie ma w tej chwili żadnych konkretnych projektów, które mogłyby rzeczywiście rozwiązać tę sytuację. Sytuacja jest jednoznaczna. Dochodzi do brutalnego łamania prawa i to trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest tak, że my jeden i drugi zawinił i prawda gdzieś leży po środku. Nie, tutaj ewidentnie doszło do zamachu na prokuraturę, przejęcia siłą prokuratury, mediów,
i trwamy w stanie bezprawia, więc nie ma symetryzmu. Trudno powiedzieć, że ktoś się cofnie o połowę, w pół drogi, ktoś o jeden krok. Absolutnie mamy do czynienia z sytuacją skrajnego bezprawia, jakiego nawet nie było za komuny. Trochę polityki teraz wprowadźmy wewnętrznej. Będzie pan posłem i politykiem Prawa i Sprawiedliwości? Trwają w tej chwili rozmowy. Potrzebujemy integracji, potrzebujemy mobilizacji. Przed nami najważniejsze wybory po 1989 roku. Pozycja prezydenta gwarantuje, że Polska przestanie być tak degradowana, jak to ma miejsce obecnie. I tylko prezydent jest gwarancją, niezależny prezydent, niepoddany Donaldowi Tuskowi, jest gwarancją tego, że zastopujemy to, co się w tej chwili dzieje. Dlatego współpracujemy z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości i rzeczywiście trwają rozmowy w kierunku połączenia. Połączenia dwóch partii. Tak. Dzisiaj patrzę na cytaty. Przemysław Czarnek powiedział, że ludzie Morawieckiego blokują to porozumienie. Tak jest? Za wcześnie, żeby składać jednoznaczne deklaracje w tym momencie. Ja rozumiem, że pan redaktor pyta o wypowiedź pana Michała Dworczyka, pana posła. Powiem tak, nie chcemy dawać prezentów Donaldowi Tuskowi. W sytuacji, w której ta uchwała, o której rozmawialiśmy, Sądu Najwyższego, nie jest respektowana, prawo jest brutalnie deptane i legalny prokurator krajowy nie może wykonywać swoich funkcji, nagle pojawia się informacja, która dzieli, która sprowadza dyskusję na zupełnie inny tor. Wprowadzenie was do Prawa i Sprawiedliwości jako suwerennej Polski jest obciążenie. To jest branie na pokład kłopotów, że jesteście balastem politycznym. W tej chwili z tego typu wypowiedzi to nie są wypowiedzi odpowiedzialne. Są one prezentem Donalda Tuska. Nie będziemy wchodzić w tej chwili w polemikę z panem posłem Michałem Dworczykiem. Przyjdzie czas na odpowiedź. Teraz nie chcemy dawać prezentów Tuskowi. Najważniejsze w tej chwili jest respektowanie prawa, porządek, bezpieczeństwo naszej ojczyzny, a nie szukanie podziałów. A co się programowo zmieniło, że czy uznaliście, że jednak Prawo i Sprawiedliwość To lepsza droga polityczna niż własny byt, że po prawie 15 latach partia Zbigniewa Ziobry przestanie istnieć. Polska jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Największym po 1989 roku. Mamy zagrażającą nam falę nielegalnej migracji. Mamy do czynienia z próbą zamachu na suwerenność naszego kraju. W 2014 roku też była fala migracji, a wtedy by się samodzielną partią, panie ministrze. Nie wiem, czy to jakoś jest jakościowa zmiana. Wtedy, przypomnę, było przed wyborami parlamentarnymi, były wybory prezydenckie również, natomiast tutaj w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich potrzeba mobilizacji, potrzeba jedności, potrzeba współpracy. Najważniejsze w tej chwili dla Polski jest porozumienie wszystkich myślących patriotycznie. Zobaczmy, co się dzieje. Doszło do zamachu nawet na Marsz Niepodległości. Prawdopodobnie w 11 listopada będzie rekord na tym marszu, więc wszystkie środowiska patriotyczne w tej chwili myślą tylko o tym, jak ocalić Polskę przed tym zamachem, który Donald Tusk robi na wszystkie instytucje od niego niezależne. I to jest najważniejsze. Dlatego powtarzam, nie ma tutaj czasu na jątrzenie, szukanie sporów i szukanie różnic. Polska potrafiła się zawsze jednoczyć. Przypomnę, w obliczu najazdu bolszewickiego w 1920 roku na czele rządu stanął Witos, chłop i był rząd jedności narodowej, rząd zgody, gdzie byli socjaliści, byli narodowcy. Wszystkie opcje były tam reprezentowane i my chcemy pokazać polskiemu społeczeństwu, jak bardzo ważna jest obrona interesów Polski w tej chwili. Na razie ludowcy, no może nie ci od PSL-u tego przedwojennego, ale ci współcześni. Dzisiaj Marek Sawicki powiedział, nie ma przestrzeni, nie ma mowy o koalicji z PiS. To nie tak mówi
dzisiaj Marek Sawicki na antenie Polskiego Radia. I podpisuje się pod wszystkimi tymi złymi dla Polski rozwiązaniami. No, przede wszystkim brak jest jakichkolwiek po roku rządzenia realizacji jakichkolwiek konkretów Donalda Tuska. Marek Sawicki nie zajmuje się rozliczaniem Donalda Tuska, tylko zajmuje się rozliczaniem PiSu. Sami rozliczy. No, przypomnę, że... Ale taki najbliższy wam polityk mówi dzisiaj tak jednoznacznie. Czasami miewał różne wypowiedzi, a teraz mówi, rok temu odbyły się wybory 15 października. Ja mogę być krytyczny w stosunku do decyzji moich ministrów i mojego rządu, w stosunku do częstej opieszałości, ale jednocześnie nie ma żadnej przestrzeni i warunków ku temu, żeby dzisiaj powiedzieć ludziom, że PSL zlituje się nad PiS-em i da PiS-owi kolejne mandaty do rządzenia Polską w tej chwili, zaznacza pan poseł. To taka jest wypowiedź, która... Ale ja przypomnę, że 85% wyborców trzeciej drogi chce budowy CPK. Więc to, co w tej chwili pada z ust polityków PSL-u, nie jest zgodne z tym, co myśli elektorat bardzo często. Elektorat PSL-u chce utrzymania rozwoju naszego kraju. Mówią to wyraźnie w terenie. Ten sondaż jest ewidentny i w wielu takich przypadkach również podobne stanowiska można spotkać. 17% wyborców PSL-u chciałoby koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. To inny sondaż. Natomiast mamy do czynienia absolutnie z, zresztą powódź to pokazała, z zniszczeniem Polski na wielu obszarach. No, zniszczono obronę cywilną, zniszczono aparat administracji, który naprawdę zdał egzamin w trakcie czy to pandemii, czy wojny na Ukrainie, ale wsadzanie do więzień urzędników za to, że wykonywali prawo i pomagali ludziom, jest absolutnie efektem mrożącym. I dlatego przecież jak Tusk woła, jak marszałek Hołownia wezwał do posiedzenia Sejmu, żeby uchwalić ustawę, bo przypomnę, że stan klęski żywiołowej nie był ogłaszany ani w 97 roku, ani w 2010 czy 11 roku, jak były wcześniejsze powodzie. Więc co słyszę od służb na dole, służb inspekcji i straży? My nie mamy prawa. My nie wiemy, co nam wolno, a czego nie. Donald Tusk nie zwołał tego posiedzenia, z czym zresztą upokorzył Szymona Hołownię, i musieliśmy rządzić się w oparciu o kulniki zarządzenia Donalda Tuska i o jego Twittera. I o wystąpienia na sztabach kryzysowych. Na koniec wspomniał pan, że być może Marsz Niepodległości jest zagrożony. Pamięta pan, co było 11 listopada 2014 roku? Zagrożony. Powiedziałem, że będzie rekord. Będzie rekord, ale będzie też rekord. Jest zagrożony przez obecny rząd. A co tak. było lat temu 10? Wtedy był schyłek rządu Donalda Tuska wówczas. I padły takie oto słowa. Andrzej Duda będzie naszym kandydatem na prezydenta. Oficjalne ogłoszenie kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich roku 2015. Teraz będzie podobnie. 11 listopada i ogłoszenie kandydata na prezydenta. Jesteście w ogóle konsultowani jako suwerenna Polska, jeśli chodzi o kandydata PiSu? Tak, trwają rozmowy. Potrzeba na pewno osoby pryncypialnej, osoby odważnej wobec tych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które spadają na nasz kraj. I to rzeczywiście nie wykluczam, że w okolicach właśnie 11 listopada być może będzie miało miejsce. Czekamy w tej chwili na kongres. Lepiej, żeby była to osoba z wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, poseł, senator, europoseł, czy jednak spoza? I tak i nie. To znaczy osoba spoza ma ten walor, że nie ma obciążenia politycznego, które można zarzucać, a z drugiej strony ma doświadczenie polityczne, bardzo ważne. I pamiętajmy, że tutaj musimy wykonać ogromną pracę, tak jak pan prezydent Andrzej Duda objechał całą Polskę, był w każdym powiecie, w każdej gminie. Także to oczywiście jest ważna rozpoznawalność, są ważne umiejętności polityczne też, ale z drugiej strony rzeczywiście ta polityka może być niekiedy obciążeniem, więc na pewno mamy świetnych kandydatów i zostanie wybrany najlepszy z nich. Karol Nawrocki.
pan profesor jako dyrektor muzeum, jako szef IPN-u świetnie się sprawdził. Następnie realizował ustawę dekomunizacyjną w sposób bardzo dobry. Nie udało mu się tylko w Rzeszowie, moim macierzystym, ale to akurat inna historia i w Olsztynie, zdaje się, z pomnikami czynu rewolucyjnego. Natomiast generalnie ma na swoim koncie wiele udanych przedsięwzięć. Bardzo szanuję pana profesora. Dobra kandydatura? Szanuję pana profesora. Czy dobra, to o tym rozstrzygnie już czynniki niezależne ode mnie. Ale pan może ocenić. Panie pośle, panie profesorze. Jako profesor doceniam wszystkie kandydatury, które płyną do środowiska akademickiego. Marcin Warchoł, były wiceminister sprawiedliwości, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, ale partyjnie związany z suwerenną Polską. Tak jest. Jeszcze. Tak jest. A to się może niedługo zmieni. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia godzina 11.38. Za chwilę kolejny gość, ale zanim to nastąpi, to w Odysei Wyborczej zagra i zaśpiewa zespół The Beatles.